Pole Akaszy. Jesteście z nim synchronizowani. Płyniecie z nurtem rzeczywistości, poddajecie się mu. Na waszej drodze życia rzeczy po prostu się dzieją same z siebie. Odwrócona biblioteka Akaszy. Książki wypadają z półek, pojawia się wielki bałagan w waszych głowach. Tracicie zdolność do pisania kolejnych kartek w waszej księdze życia. Rzeczywistość nie dzieje się po waszej myśli. Wy płyniecie zgodnie z nurtem rzeczywistości, ale jest to droga waszej duszy, waszych wyższych ja. Nie podoba wam się do końca ta droga. Tutaj tracicie kontrolę. To jest właśnie ten wiatr w żagle. Płyniecie gdzieś okrętem. Wy jako ten kapitan bardzo daleko patrzycie, szukacie czegoś. Karta obok pokaże czego. Wiele się dzieje. Wasz okręt płonie. Wy jesteście pod linią ognia, wam się nic nie dzieje, ale rzeczywistość wokół was jest niespokojna. Wam nie pozostaje nic innego, jak po prostu zaufać waszej duszy. Ona was prowadzi. Rzeczywistość na zewnątrz niech się zmienia, ważne, żebyście wy byli bezpieczni. Wy jesteście jak ten Budda, który siedzi pod drzewem i dojrzewa do swojej nowej roli, nowej misji, nowego zadania. Odwrócony skryba, będzie potrzebna tutaj jakaś wiedza. Być może nauczyciel. Popatrzcie, że karta odwróconego skryby leży nad biblioteką Akaszy, pełną książek. Nauczyciel, korepetytor, kogoś takiego będziecie szukać. Serce piramidy. Musicie zwrócić szczególną uwagę na tą kartę. Odwrócony boski uzdrowiciel. Energia dosłownie z was wyssana. Osłabienie. Możliwa choroba, może to być też zranione serce w związku z miłością. Jest tutaj brak komunikacji. Archanioł Gabriel o tym mówi w pozycji odwróconej. Nie rozumiecie innych, inni także nie rozumieją was. Jest brak komunikacji, brak przekazów, mogą być konflikty przez to, nieporozumienia. Popatrzcie, że ta karta leży nad tym płonącym okrętem. Jest tutaj ogień. A to wszystko przez słowne nieporozumienia. A na szczycie piramidy odwrócony ogród pokazuje nam, gdzie jest problem. Chodzi tutaj o dzieci. Karta ogrodu, bezpiecznej przestrzeni dla dzieci. Bawią się, rozwijają, nie martwią o to, co na zewnątrz, ale ogród jest odwrócony. Tego bezpieczeństwa tutaj właśnie brakuje. A ta wyssana energia z serca tej kobiety, matki, pokazuje, że właśnie tutaj coś wydarzyło się na linii matka-dzieci i to jest związane z brakiem komunikacji. Dzieci czegoś nie powiedziały albo zostały źle zrozumiane. Może być to związane z edukacją, nauką. Odwrócony skryba, korepetytor, nauczyciel, odwrócona biblioteka. Po prostu dzieci mogły nie powiedzieć wam o jakichś problemach w szkole. Dlatego brak komunikacji. I oto tutaj poszło. Będziecie im szukać korepetytora.
Dziękuję Tobie za subskrypcję, lajka i komentarz. To był przekaz dla Ciebie.